Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Też witam. Niedziela po południu, pogoda przepiękna, także wyruszyliśmy w teren. No idziemy zobaczyć tutaj do naszych pszczółek, te, które stoją na polu w olchach. Ciekawi nas, czy one dzisiaj już idą w pole, idą w oblot. Tutaj jest... Nie, pojedynczo gdzieś, nie gdzieś. Wylatują. Może przed tym, jak było tak więcej słońca, może tu... gdzieś tam trochę i latały, ale widać, że... Gdzieś pojedyncze fruwają. Sprzątają, bo widać, że oczyszczą trochę ule, czują wiosnę. Przypiekło je. No dzisiaj pogoda jest przepiękna. Zobaczcie, jakie jest piękne niebo. Cichutko, nie ma wiatru i jak się tak stoi do słonka, to przypieka w tyłek. Pszczółki też przypiekło, no i one też już tutaj zaczęły szukać, no wylatują w poszukiwaniu pierwszego pożytku, a tu jeszcze niestety nic nie ma. Nawet leszczyna jeszcze nie kwitnie. Olcha już kotki puściła. O, tu jest gruszka, którą w tym roku trzeba będzie zaszczepić. Ta na prosto? Tak. Ale to będziesz przywoził rzezę z Bukowska, czy? Chyba coś tam tak? Przywiozę jedną, a tu jedna jest... Jedną koło domu, co jest ta gruszka koło krów. Mhm. Bo tam jest z tyłu druga gruszka, to trzeba będzie tam jedną tutaj, albo dwie, bo to są dwa pędy. I zaszczepi się. No tutaj jest jeden z dwóch pawilonów i kilka uli stacjonarnych. W tym roku tutaj chcemy wyłożyć takimi płytkami pod te ule, żeby one nie stały bezpośrednio na ziemi. Bo krety tutaj buszują. Nornice, krety. I się ule co chwilę przewracają na bok, kurczę. Tak jak ten tutaj, no każdy stoi na stojaku, bo to wiadomo, może być woda, no różnie bywa. I ten już też tutaj, zobaczcie, jak krzywo stoi. Już pozapadały. Tylko, że ten to akurat nie pusty, to tam nie ma znaczenia, nie, ale... Tak. Gorzej z pszczołami. No tamte już są opłytkowane, tamte, co stoją na tych podwójnych... Ale wszystkie będziemy płytkować, a tam stoi jeden z naszych pierwszych uli, który ma już ojojoj, ile lat, bo to jeszcze tego koguta wymalowała córka, jak miała kilka lat. Tak. Oj, stoi pusty sobie tak, bo już... Stoi już na pamiątkę. Przestawiamy się. Tutaj jest nasz lasek olchowy. Płynie rzeka. Ale niska myśl, spadła. Spadła. No idziemy jeszcze zobaczyć na ogród, jak tam na ogrodzie, bo nas też ciekawi. Zaglądasz, czy co robisz? Nie, ja raz, teraz jedzenia mają. Nie będę ich burzył. No nie jesteśmy zwolennikami zaglądania wcześnie do uli. Tym bardziej, jak one siedzą w kłębie. Dzisiaj no już coś tutaj zaczynają szukać. Zobaczcie. Do słońca usiadły, się grzeją do słońca. Ale brzęk po zimie, tak jak o tej porze, jak tutaj stoimy, niesamowite uczucie. Człowiek jednak kocha tą zimę, bo ja kocham zimę, ale tęskni się za takimi odgłosami właśnie brzęku pszczół, krzyku ptaków. O, nawet komary się pojawiły, wyległy. Tam nad trawami fruwają. Tutaj są czereśnie posadzone, które Edziu przywiózł z Bukowska. No i widać, że żyją, bo pąki już ruszają, są nabrzmiałe. Także czereśnie żyją. No i tutaj są te drzewka, które żeśmy też sadzili jesienią. Też widać, że żyją, bo pąki są bardzo nabrzmiałe. Coś tutaj, obraz się rozmazuje, więc... No chodź tutaj, no ustaw się. Nie, nie da się zbliżyć, ale pąki bardzo ładnie tutaj nabrzmiały, także coś z tych drzewek będzie. No i my tutaj nigdy nie obkopujemy ziemi, tak jak kilka osób tam szczerze sugerowało, że ziemia powinna być obkopana. My sadzimy w warunkach praktycznie naturalnych. Pod korzeń nie dajemy nic, ale później...
jest albo okładane obornikiem, a jeżeli nie, to wiosną, jak już będzie wszystko ruszało do życia, będziemy tutaj stosować podlewanie gnojówką. Lipy też już pąki puszczają. Wiosna, kurczę, no dzisiaj można powiedzieć wiosna. Nawet pierwsze gdzieś tutaj zielone listki się pojawiają. Co się wzięło do życia? Leszczynki. Leszczyn mamy sporo i też żeśmy ponasadzali wszędzie, gdzie się tylko dało. Nie, gonią. Ale coś objadło wszystką dziką różę z niej. Ptaki. Ptaki. Wszystkie owoce objadły. O, gniazdko. Zobaczcie. Ale to roku tutaj mają. Gdzie? Nie mogę pokazać tutaj zbliżej. O, zobaczcie. Ale co roku w tej dzikiej róży siedzą. Tylko na innej gałązce. To gniazdko już pamiętam, tutaj jest chyba ze 2-3 lata. Ale nigdy nie zaglądamy tutaj do niego. I też dwie jabłonki, które będziemy... Ze 3 od nogi się zaszczepi. Ale jabłko było smaczne na niej. Niby dziczka, gdzieś z pestki to jabłko urosło. Ta jabłoń wyrosła z pestki i w tamtym roku na jesień próbowaliśmy tutaj, bo miało jednego owoca. Przepyszne jabłko. Ty, no i może szkoda szczepić, może zostawimy ją, bo jabłuszka były naprawdę smaczne. Takie rajskie jabłuszka do czegoś potrzebne. Tak. Rajski mąż to i rajskie jabłuszka. A co menda się tu zająć, ten kurde szkodnik i popatrz i tu oheblowała menda. A no nawet nie zauważyłam, pokazywałam pąki. Przed chwileczką, jak żeśmy tutaj przyszli, wypłoszył się zając. Zobaczcie, jak opitolił drzewko. Trzeba by było to wziąć i chyba siatką poowijać. Tutaj to nie, tamtą się kurde... Pochebluje nam wszystkie drzewka tutaj, jak tego nie zabezpieczymy. Kurde, znowu szara ryneta poszła. Która to jest? To złota ryneta. Złota ryneta. Ale znowu mi ryneta, kurde, dzieło pochyblowało. Nie masz ty, kochanie, szczęścia do renety. Nie. Bo nie było jeszcze tego pawilonu, nie było. Kilka lat temu kupiliśmy szarą czy złotą renetę. I taką. Edziu uwielbia właśnie renety. No i tak tutaj któregoś tam razu, żeśmy zakupili, posadziliśmy koło domu tam, my to mówimy na dole, na ogrodzie. No i tak chyba uschła coś tam, mąż idzie któregoś razu, mówi, kurczę, uschła. I mówi, trzeba to wyrwać. Wiecie, tak się zasadził z taką krzepką siłą, chwycił to tego i fikołka dał razem z tym drzewkiem do tyłu. I mówi, ja pierniczę, by to jasny gwint trafił. No nie będę tu na wizji mówić dokładnie, jak ty pięknie łaciną wtedy władałeś, ale wywinął orła do tyłu razem z tym drzewkiem. Wiecie, co się okazało? Że ono nie uschło, bo pierwsze ono faktycznie się przyjęło, już żyło, a później no myśleliśmy, że uschło, a to nornice podjadły korzenie, tylko kikut był, także lekko wychodziło, a on z taką siłą, z taką energią i ups, dał susa, czy jak to powiedzieć, fikołka do tyłu. A gdzie ty tam leziesz? No idę tak po stronę. No co po nas kuśki, to idziemy tutaj, będziemy się tam na kuśki po polu łazić. Także no nie ma szczęścia. Mój mąż do renet teraz posadził. Posadziliśmy w tamtym roku. To zając mu opitolił. No, tu będą nasze bandurki. Tutaj. Tu będą nasze kartofle. W tym roku. No i jest nasz ogród. Woda zeszła. Jeszcze tutaj pod wierzchem jest. Tutaj akurat nie będzie kapusta. Nie mamy posadzone nic, to pół biedy. Jeszcze może sobie stać. Ale najgorzej było tutaj, bo czosnek był. Ale nie ma tego. Zeszła, bo ostatnio jak ja byłam, to tutaj było jedno lustro. A teraz no jest, ona jest tuż pod wierzchem. Jest to woda z deszczu, bo stan myśli tutaj tej rzeczki
no był wysoki, teraz ona troszkę spadła i jak te deszcze padały, no to jednak łapały tutaj poziom i woda stała. No i stoi jeszcze. Ale jeżeli będzie ciepło, będą wiatry, to będzie tutaj to osuszać. No i jest szansa, że ten czosnek się tutaj uratuje, bo no dobrze jest, że poszła ona już w dół i jest pod wierzchem, bo ta ziemia zaczyna oddychać, więc... Jedynie ten placek tutaj może... No to może wymoknąć, może, ale mimo wszystko to już łapie powietrze, bo czubki ziemi są nad wodą, nie? Te rzędy, gdzie czosnek jest, tu w większości jest nad... Tak, tam dalej wody nie ma, także czosnek będzie i tutaj... O! Kurczę, ty zobacz, on wypuszcza szczypior już tutaj na wierzchu. Tam. Z przodu. Gdzieś pojedyncze wyskakują. Tam słupki się przechyliły. Ostatnia wichura jest trochę przy... Tak, no były tutaj dosyć silne wiatry. Jest mokro, także ta ziemia jest miękka. No i słupki się poddały. Nie, to czym tu się martwić? Przyjedzie się, popodpiera i wszystko. Nie, ja co innego miałem powiedzieć. Ale tak tutaj sobie rozmawiamy. No właśnie, to jest tak bardziej jeden monolog. Ja ci dam monolog. Jaki monolog? No to ja czekaj ty. Ale to później tak wygląda, że ja ziewam przy tobie. To jak chcę coś powiedzieć, a ty to mi zaraz nie dopuścisz do głosu, kurczę. I tak wychodzi, że ziewam, kurczę. Milczę. No w końcu. Masz czas. Twój czas, możesz się wygadać. No ale summa summarum rozmawiamy tutaj, że przynajmniej w tym roku, z tego co już widzimy, na początku zasiewów, wysiewów, na początku wiosny nie będziemy musieli podlewać. A co będzie dalej, to zobaczymy.